Witajcie. Witam was w kolejnym odcinku z gry Ark Survival Evolved. Zajmiemy się dziś łowieniem ryb. Zapraszam do oglądania. Dobra, lecz zanim zaczniemy łowić ryby, potrzebujemy materiału, znaczy się przynęty, na którą będziemy łowić nasze stworzenia. Przynętami mogą być pszczeli miód, sok z drzewa, który właśnie teraz chciałbym pozyskać, tylko najpierw musiałbym go przyczepić do jednego z tych drzew. Niestety nie za bardzo mogę to zrobić. Ewentualnie może to jeszcze być... może to jeszcze być, jak to się nazywało... może to jeszcze być ta krew pijawek, po którą będę musiał się za niedługo, za chwilę wybrać na bagna. Lecz muszę sobie jakoś najpierw się tam dostać na to drzewo. Poczekajcie, pasażer. Front. Dobra. Ach, się ciemno zrobiło. Dobra, może spróbuję to zrobić. Nie, 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 ważnej tu. Chodź tu. Kurde. Chodź tu. Skakuj na ramiona. Z przodu sobie usiądziemy i każemy mu wylądować na tym drzewie. To jest. Nie, to nie jest dojrzałe drzewo. Potrzebuję dużego drzewa. No, idź tam. Tylko kurde, mi automatycznie zrzuca moją wydrę z pleców, jak chcę. Jak każe mojej typu pojarze usiąść na tym drzewie. O, teraz będzie dobrze. No dobra. Idź mi na to drzewo. No, leć tam. No, nie wleci tutaj. No. O, tam aż to muszę umieścić. To jest za daleko, jeśli chodzi o odległość, w której się znajduje. No dobra. Spróbuję to zrobić inaczej. Dobra. Wejdźmy na naszą typu PR-ę. Spróbuję to umieścić w taki oto sposób. O. Jeden. I drugi tutaj. Dobra, nie wiem, czy je... Kurde, nie widać. Zlecę na ziemię, zaraz wam je pokażę, jak wyglądają. To są nie powiedziałem wam w ogóle, co teraz umieściłem na drzewie. To są kraniki, które będą nam zbierać sok z drzewa. Widzicie, to jest jeden i tu jest drugi. O, one będą mi do rana, będą mi tutaj cały czas zbierać ten sok, którego użyję potem jako przynęty. I ja w tym czasie na chwilę was opuszczę, polecę sobie na bagna po trochę krwi z pijawek, potem jeszcze się wrócę po to. No i co? Widzimy się już za chwilę, kiedy zaczniemy już w końcu łowić nasze ryby. No dobra. Udało mi się znaleźć tutaj kilka pijawek, jak widać, właśnie tu nie pełzną, chcą się do mnie przyczepić i mu krew ssać. Tam już kilka ich zabiłem, jeszcze dwie zostawiłem, żeby wam je pokazać. Jak widać, są paskudne, wstrętne, obślizgłe robactwo. Gin. Odsuń się ode mnie. To jest jedna z najbardziej paskudnych rzeczy jakie widziałem w tej grze. Nie, nie, ty ich nie jedz, ja sobie sam poradzę. Dostałem 36 sztuk. Aż to sobie widzę trochę połowimy, jak z jednej tej dostaliśmy aż tyle. 72, jeszcze ona widziałem, ta moja wydra zbierała. Dobra. Kurde, tam się bije. Tam się moja typo pojara bije właśnie z karposłuskiem. Zabiła go? O, zabiła go. Ja nawet nie musiałem jej pomagać. Dobra, tu gdzieś była chyba jeszcze jedna. Albo dobra, ale tak mam już tego dużo. Ile w zasadzie właściwie tego zebrałem? O kurde! Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Jak na razie mam 260 sztuk, a... O, jeszcze widzę, ona to zbierała tutaj. No. Jeszcze patrzcie, ile ona tego ma. Widzicie to? Za każde takie jedno możemy złowić jedną rybę, rozumiecie to? Chyba do końca życia starczy. Wiecie co, chyba nawet się potem... Nie będę chyba się nawet już wracał po ten cały... Nie będę się już chyba nawet wracał po ten cały nasz... jak to się nazywało? Po ten cały nasz sok z drzewa, bo z tego co wiem to... jakość produktów, z których... Korpuskus, zostaw mnie! Spadaj! O Jezus, o się wystraszyłem.
Muszę czasami sprawdzać, czy mam na szyi naszego perłowca, żebym go przypadkiem nie zgubił. Wiem, że jest coś takiego jak jakość produktów, na które łowimy. Wiem, że jest ich 5. Sok z drzewa jest najgorszy. Jak to się nazywa? Krew pijawek jest druga w kolejności, jeśli chodzi o jakość, od najgorszych. Więc chyba będę sobie łowił po prostu na krew pijawek. Poza tym wiem, że krew pijawek jest potrzebna też do wytworzenia jakiegoś tam antidotu, na przykład jakby nas coś zatruło czy coś. No to co, widzimy się już chyba przy morzu. Ja sobie wsiądę chyba na nasz statek, z naszego statku będziemy łowić. No dobra, cześć. Wypłynąłem sobie naszym statkiem już kawałek od brzegu, żebyśmy sobie tutaj mogli na spokojnie połowić. I dobra, zamontujemy sobie teraz przynętę do naszej wędki. Okej. Okay. Wędkę wytwarza się tam z takich podstawowych materiałów. Drewno, tecz, fiber, nawet nie będę ich wymieniał. Cyk. Dobra, jak to się łowi? Czemu nie mogę je wyjąć? Czekajcie. Wędka. Jak wyjąć wędkę? Może muszę coś schować najpierw, żeby... I teraz mogę wyjąć wędkę? Nie mogę. Czemu? Dlaczego nie mogę wyjąć wędki? Czekajcie, spróbuję sobie zrobić drugą. To w ogóle... może po prostu? Nie mogę wyjąć wędki, kurde. Może trzeba usiąść czy coś? O, widzicie, trzeba, widzę, usiąść, żeby wyjąć wędkę, okej. Okay. Dobra. No dobra. Spoko. Tylko jak musimy sobie... chciałbym sobie od strony usiąść... tej. Dobrze, idealnie. Możemy łowić. Zarzuciliśmy sobie teraz wędkę i teraz musimy tylko czekać, aż nam coś się złowi. Nie wiem, jak to będzie wyglądać. Tak szczerze powiedziawszy. Zaczynam szarpać, czy gościu sam ją wymie, jak będzie już ten? Nie wiem. Może zaczniemy podwibrować. No, no, no. Ciekawe jestem, ile trzeba czekać na taką rybę. Wiem, że na sok z drzewa możemy złowić tylko koele, czyli te najzwyklejsze ryby. A na tą właśnie tą truciznę, znaczy nie truciznę, tylko krew pijawek możemy łowić piranie, łososie szablozębne i koele. Widzicie co? Zobaczcie, czy w ogóle są ryby tutaj gdzieś w pobliżu. Ja pierdzielę, to sobie wybieram łowisko. Tam może spójrzmy tylko... Może tam sobie gdzieś bardziej... Może po prostu bardziej do rzek sobie popłyniemy, bo tutaj może po prostu nic nie możemy znaleźć. Bardziej może gdzieś w kierunku rzek. Może przy rzekach jest więcej ryb. Ach, bo tak sobie przez chwilę myślałem, że może ten... Kiedy łowimy ryby, to się ryby pod nami automatycznie spawnują, ale chyba tak jednak nie jest. Musimy... To faktycznie jest łowienie, w którym musimy sobie wybrać łowisko, gdzie jest dużo ryb. No dobra. No, może tu będzie dobrze. Bliżej brzegu. Tu jest też moja baza niedaleko, więc będzie troszeczkę lagować. Ale tu, patrzcie, jest ryb. No, tu można łowić, widzę. Dobra. Wsiądźmy sobie, pospójmy jeszcze kawałek może gdzieś tutaj. No, tu będzie gdzieś dobrze. No, wstawaj. Teraz sobie tak podejdziemy. O, czekajcie. Chciałbym... Nie po tej stronie chciałem usiąść. Po tej drugiej. O, dobra. Zrobimy sobie teraz wędkę i zarzućmy może tam. Może teraz tam coś ten będzie brało. Trzeba czekać. No teraz przecież tu jest masa ryb, powinno coś teraz wskoczyć. Ryby tak naprawdę łowię tylko jako, można powiedzieć... gdybym chciał złowić ryby, to bym wskoczył do jeziora i poszczuł je moją wyderką, którą mam właśnie na plecach. Ale łowię na wędkę tak, można powiedzieć, rekreacyjnie tylko. Ale cisza i spokój.
Nic się nie dzieje. Czekajcie, zejdziemy pod wodę. Może jeszcze bliżej, co? Bo tu widzę, nic nam nie chce podejść. Może gdzieś tutaj, o. Teraz sobie zobaczmy, czy jest dobrze. Jak nie, to najwyżej pójdę gdzieś blisko rzeki, rozłożę sobie ten siedzisko, na którym będziemy sobie, że tak powiem, siedzieć. I będziemy sobie łowić z brzegu, bo też łowienie z tratwy może nie jest po prostu uzasadnione. Znaczy, nie jest aż takim dobrym sposobem na łowienie, jak mi się wydaje. Tam widziałem jednego koala, tam zarzućmy. Może się skusi. No, to widzicie, jeden pływa. No nic nie bierze. O, tam jakiś płynie. Jeden, widzicie go tam pod wodą. I tu jeszcze jest jakiś. No, tu jest sporo koali, tylko one, widzę, nie chcą brać się w ogóle. To ma, widzę się wyderka niecierpliwi. Chyba czeka, aż coś wreszcie złowimy. O, manta tutaj pływa. Manty raczej nie wyciągnę, więc wolę, żeby nie próbowała mi zjeść mojej przynęty. Kurde. Może to po prostu trzeba bardzo długo czekać i tyle. Kto wie, może zaraz coś złowię. No dobra, jestem już z powrotem. Musiałem sobie po prostu znaleźć inne miejsce, gdzie będzie dużo więcej ryb, tak jak tutaj. Tylko to jest troszeczkę niebezpiecznie, tu mnie parę stworzeń zaatakowało, ale mam nadzieję, że będzie dobrze. Tam może sobie zarzucić, tam było, widziałem dużo ryb. Chyba, że nie mogę się odwrócić, ja się tam strasznie boję, że mnie zaraz coś od pleców zaatakuje. Trzeba czekać. Coś się na pewno zaraz złowi. Tutaj postawiłem ławeczkę i jakiś fundament podstawowy, żebyśmy w wodzie, pod wodą nie leżeli z tą ławką. Tam sobie nawiki trochę sprawdzałem, to wiem, że żeby ryba się złapała, to musi być w promieniu naszej wędki przez minimum ten 60 sekund, żeby zaczęła brać. Więc musimy sobie co najmniej minutę poczekać, żeby się złapała przy pomocy naszej krwi. Jak to się nazywa? Krwi tej. Pijawki, cały czas zapomniałem jej nazwy. Trzeba czekać. Tu gdzieś baronyksy chodziły po plaży. Wolałbym, żeby mnie tutaj nie zaatakowały. Tam gdzieś po prawo, bardzo po prawo jest moja ta papojara. Tam są jeszcze, widzę, jakieś raptory. Ej, no, minuta już chyba minęła, wiecie? A tu widzę, żadnego brania nie ma. Gdzieś, patrzcie, tam jest ryb. Czemu się nic nie chce złowić? O Boże, wziąłem tą ławkę zamiast ją postawić z powrotem. Dobra, jeszcze raz. Gdzieś tam muszę zarzucić. Tam jest dosyć sporo ryb. Dobra, teraz to się musi udać. Teraz czekamy na Hama. No dobra, widzę, że... Ha, zerwała się. Widzę, że faktycznie po jakimś czasie zaczyna ta ryba łowić. Tu miałem przed chwilą właśnie taki, można powiedzieć, podczas kiedy ryba zaczyna brać, musimy klikać odpowiednie przyciski na padzie, ewentualnie na klawiaturze. Musimy tylko czekać, aż jakaś ryba zacznie brać. Teraz musiałem akurat przytrzymać kółko, czego niestety nie uczyniłem, bo akurat włączyłem nagrywanie, żeby wam to pokazać. Wystarczy, widzę, faktycznie po prostu trochę poczekać. Sobie włączę stoper, będę przynajmniej wiedział, kiedy ryba mniej więcej zacznie brać. Tam te raptory mnie troszeczkę drażnią, te po prawo strasznie, tam trzy widzę biegają po brzegu. W razie czego mogę je sobie moim sztukerem zestrzelić, nawet jeśli w głowę nie trafię, to przynajmniej w ciało tam im zadam z 500 ponad, więc na pewno padną po jednym strzale. A zanim by do mnie dopłynęły, to też trochę minie, więc zdążyłbym je wszystkie wystrzelać. Ale póki mnie nie atakują, nie będę marnować ani amunicji, ani mojego błękitnego sztukera. No, dopiero widzę, 30 sekund minęło, to jeszcze trzeba chwilę poczekać. Przynajmniej teraz wiem, że to faktycznie działa, że nie robi niczego źle. Po prostu trzeba czekać, aż ryba podpłynie i zacznie brać.
Znaczka, gdzie są te moje właśnie zbieraczki do soku z drzewa. Chociaż mi z mojej TP-Jary teraz nie atakuje. Kurde, mogłem sobie ją wycie... tutaj sobie ją mogłem przyprowadzić, bym je chroniła i jednocześnie miałbym ją blisko w razie potrzeby ucieczki. No. Kurde. Aj, źle to zrobiłem. Dobra, czyli już chyba wiem, o co chodzi, bo... Czyli tak, kiedy ryba się łowi, to musimy przytrzymać jakiś przycisk przez kilka sekund, kiedy on zniknie, musimy kliknąć jakiś inny. Dobra, teraz już rozumiem. Czekajcie, w dobrym miejscu zarzuciłem, bo nie wiedziałem. W dobrym. Widzę, że się dużo ryb pozrywało, wszędzie pouciekały. Tam by pasowało zarzucić, tam jest dosyć sporawo. Dobra, jeszcze raz wędka. Gdzieś tam. No, tam tutaj, o. Właśnie. No, troszeczkę za daleko chyba. O, tak będzie dobrze. Troszeczkę w lewo i odrobinkę w naszą stronę. Teraz musimy czekać. Dobrze, że tej przynęty mamy tak dużo. Może w końcu nam się uda coś złowić. Zaczyna być troszeczkę irytujące, że nic nie mogę złowić. Chciałbym sobie jeszcze w międzyczasie lupę przetestować. Bo widziałem, że taki przedmiot istnieje jak lupa. Nie wiem, do czego on może służyć, chyba do, nie wiem, na przykład jak możemy zbadać, z czego jest co złożone, albo na przykład, nie wiem, jak na przykład podejdziemy do jakiegoś stworzenia, może na przykład nam zaliczy do tego, do bestiariusza nam zaliczy takie zwierzątko. Fajnie by było. Nie wiem w sumie na przykład, do czego może służyć lupa, dlatego sobie ją dzisiaj przetestujemy. Tam hagę gdzieś jeszcze w domu, kurde, zostawiłem, więc będę musiał po nią polecieć za chwilę. No, już widzę, 45 sekund jest. No, 50 powiedzmy. I już zaraz powinno coś brać. Już za momencik. No. Jeszcze chwila. Chyba, że mamy spławik za daleko od jakiejś ryby i po prostu nic ze mnie nie weźmie brania. No, chyba troszeczkę jest za daleko od ryby, nie wiem. Poczekamy sobie jeszcze chwilę, może coś zacznie brać. A raptory cały czas na tym brzegu sobie chodzą. Niektóre rzeczy mi się nie podobają w zachowaniach stworzeń, na przykład... zwykle jak na przykład spotykamy... O! A widzicie tam sabrot ten... Kurde! Aj, źle to zrobiłem. A widzicie, on już do mnie, tam widzę do mnie płynął ten... łosoś, ale niestety widzę, niestety, że no, zerwał się. Spróbujemy jeszcze raz. Ale co mówiłem, nie pasuje mi niekiedy zachowanie niektórych stworzeń. Na przykład, kiedy spotkamy jakiegoś tyranozaura, to zazwyczaj wygląda tak, że on chodzi po polanie i morduje wszystko dookoła. A w rzeczywistości stworzenia się tak nie zachowywały. Raczej na przykład jak jakiego tyranozaura, na przykład w Parku Jurajskim, nie wiem czy ktoś oglądał film, w Parku Jurajskim, na przykład jakbyśmy spotkali tyranozaura, to prawdopodobnie leżałby sobie pod jakimś drzewem, spał, albo się o małymi opiekował, a polował to raczej rzadko, na przykład większość dnia raczej przesypywał, albo ewentualnie kiedy migrował, to sobie gdzieś tam wędrował, na przykład, ale to nie wyglądało tak, że chodzi po polanie i zabija wszystko dookoła, po czym to wszystko też zjada. Na przykład takie raptorki, na przykład jakbyśmy zamiast, na przykład chodzą, widzicie, teraz sobie łażą w kółko bezcelownie, na przykład tak jakby na przykład dwa z nich spały sobie tam pod skałą, a jeden na przykład obserwował, czy nic się do nas nie, czy nic się do nich nie zbliża. To byłoby dużo, moim zdaniem, fajniejsze. Albo jak na przykład według mnie większość stworzeń powinna występować przy swoich gniazdach, w których znajdują się ich jaja. To by mogło dosyć ułatwić zbieranie jaj, na przykład do wytwarzania jakichś, nie wiem, receptur czy czegoś. Na przykład tych kibelsów, z których ostatnio korzystaliśmy. Ale, że tak powiem, za bardzo chyba nie ma wpływu na to, jak będzie wyglądać gra. O, widzicie, łosoś bardzo blisko podpłynął z płowika, ale chyba go trochę olał i popłynął w ogóle w innym kierunku. O, widzicie, chyba płynie teraz. No, weźmy. Kurde, nie ten przycisk. Ach, troszeczkę za szybko zareagowałem. Ajajaj, dobra.
Dobra. Udało się w końcu ją złowić. Ej, widzieliście? Bo ja. Czy co dostałem z tej ryby tak właściwie, bo. Ej, patrzcie, co dostałem. Dostałem kilka sztuk mięsa. Dostałem trochę metalu, widzicie, dwie sztuki. Gunpowder, trochę zwykłego mięsa i chyba coś tu jeszcze dostałem. Chyba pelet? Nie, pelet nie dostałem. Coś tu jeszcze ja dostałem, ale byłem sobie jeszcze się przelecieć, widzicie, te papajarą w domu i tutaj. Przywiozłem sobie właśnie tą lupę, o której mówiłem. Zaraz sobie ją przetestujemy. Tylko najpierw połowimy sobie jeszcze troszeczkę ryb. No. Tylko jedyna denerwująca rzecz w tym wszystkim jest to, że trzeba długo czekać. Widzę, ta wędka mi się jeszcze zaraz popsuje. Kurde, nie ten przycisk. Ajajaj. Widzę, że tam mam u góry jeszcze jakiś czas ograniczony, ile przez jaki czas możemy ową rybę złapać. Przez jaki czas ta ryba, ile mamy czasu na złowienie tej ryby. Z jednej strony trzeba się spieszyć, ponieważ ona może się nam w tym czasie zerwać, jeśli nie zdążymy tego zrobić w ciągu 21 sekund. Ale też nie można się spieszyć za bardzo, żeby nie pomylić przycisku, bo wtedy tak naprawdę cała robota idzie na marne. Podczas łowienia ryb zauważyłem, że najczęściej mi się mylą przyciski kwadrat i kółko, ponieważ mają lekko podobny kolor i ogólnie kształt. Co prawda, o, jeden metal, jeden flint, jeden gunpowder i 8 rybiego mięsa. Super. Tak jak już mówiłem, często mieli mi się kółko i poczekajcie, zobaczcie, czy to są jeszcze jakieś ryby. Kółko i kwadrat, ponieważ mają podobny kolor i kształt. Też są takie, jakby coś otaczają, można powiedzieć. Dobra. Zarzucimy sobie jeszcze. Tam, może dalej trochę. To nie było dalej, kolego. Dalej tak. Aha. Popsuła mi się właśnie. Aha, bo jeśli ta wędka nam się psuje, widzę, absolutnie się ją zniszczymy. Tylko z czego się można wytworzyć, bo nie pamiętam. Potrzebujemy tecza. Potrzebujemy tecza. Czekajcie. Kilof mam w dłoni. Może nasz te popojara coś ma w sobie? Nie bardzo. Musimy parę razy dziabnąć nasze drzewo tutaj. No, tam musimy sobie jeszcze zarzucić na to jakąś przynętę. Na przykład o taką. O, nie o to mi chodziło. Chyba musimy najpierw usiąść, żeby ją w ogóle zarzucić tą. Żeby w ogóle założyć przynętę. To chciałem powiedzieć. No. Kurde, coś. Dopiero dwie ryby złowiliśmy, a już troszeczkę, można powiedzieć, tu. Już długo tu łowię. Dobra. Nie o to mi chodziło. Chyba musimy. A, wsiadaj na tą. Siądź na tym. Chyba musimy w ekwipunku sobie założyć tą przynętę. Innego bata. No właśnie, innego sposobu nie ma. Dobra, mogę w końcu zarzucić chyba. Tam daleko zarzucimy. O! Bardzo dobrze. Ciach. Ciach, 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 ciach i ciach. Dobra. A widzę, że tylko trochę mięsa. No cóż, łowimy dalej. Złowimy sobie jeszcze trzy rybki i pójdziemy zobaczyć, co tak, do czego tak właściwie służy ta lupa. No to widzę, jakiś fajny niedźwiadek sobie chodzi. Wolałbym go nie denerwować. Raz. Ten przycisk. Kurde, nie ten przycisk, ajaj. Ajajaj. No niestety. Nie wyszło. Coś tu. Z tyłu słyszę, że coś mi syczy. To chyba jest trodon. Nie wiem dokładnie. O, ale widzę, że kolejna chyba rybka gdzieś tu chce dobrać się do mojej przynęty. No widzicie, tu krąży jakiś. Salmon. Kurde, widzę, że za bardzo ma jakiś problem z zderwaniem mojej przynęty. Coś ewidentnie łazi koło nas, próbuje nas użreć. Trudno właśnie chyba zjada jakieś martwe ciała. To by było chyba na tyle, wiecie, złowienia, bo. No, trudno.
Szybko. O, zdążyłem usiąść na te pojazdy. Chodź tu, kurde, dziadzie. Ja ci dam, kurde, Trodon. Dobra, nie żyję. Chyba sobie już dzisiaj trochę rybek połowiliśmy, ale za to przetestujemy sobie jeszcze tą lupcie naszą. Zobaczymy, co ona właściwie tak naprawdę daje. Dobra, mamy taką lupę, nie? Co właściwie możemy robić? Możemy na przykład sprawdzić, jak się nazywa takie stworzenie, które ma poziom, ile ma nabite torpora, ile ma HP. To jest ciekawe, a możemy na przykład kamień zbadać? O, też możemy, widzicie? Z tego kamienia można wypaść kamień zwykły, flint albo metal. Z tego też metal, tak samo jak tam. Tu też. A z drzewa. Tecz i wood. Z krzaka widzę też, mogą... Ciekawe, jaki to ma zasięg. No widzę, że nawet dość spory, widzicie? Czekajcie. Mam przed sobą głaz, nie? Z jakiej odległości mi on go zbada? Z takiej odległości, jak jestem teraz. Nawet nie jest aż tak źle, możemy sobie na przykład sprawdzić, co tam z niedźwiedzia wyleci, albo ile ma HP, gdzie był ten niedźwiedź. Nie trzeba aż tak widzę blisko podchodzić, żeby go nie rozzłościć. Tylko niedźwiedzia teraz nie widzę. Ojej, coś mi użarło. Mrówka, kurde. Boże, zmarnowałem pocisk na mrówkę. Ja też widzę, głupi niekiedy. To za czym w sumie, co można z mrówek wypaść? Chodź, chyba się nie dowiem. No, chyba się nie dowiem. Za to wolałbym je chyba teraz zabić nawet nich. A teraz mogę sprawdzić jej martwe ciało? O, widzicie, mogę. Cementic paste może mi wypaść z mrówki? Nie wiedziałem. No tak. Fajnie, może mi cementic paste z mrówki wypaść. Ciekawe, czy moja wydra je zebrała, zaraz zobaczymy. Nie. A, na przykład widzicie, o tym nie wiedziałem, że można z mrówek cementic paste wypaść. A teraz już wiem. Nie wiem, może trzeba jakieś specjalne stworzenie czy coś. Kurde, gdzieś tu był ten niedźwiedź, ja bym sobie sprawdził, czy możemy go... Ile on ma torporu na przykład. Bo on wiem, że jest neutralny, dopóki na przykład jak się nie zbliżymy zbyt blisko do niego. Tu jest jakiś Trodon, on też nie jest... Znaczy on nie, on jest agresywny, ale dopiero jak się naprawdę do niego blisko zbliżymy. Tylko zaraz go kurde nie widać. Kurde, biegnie tu. Oj. Musimy wiać. Jak nas Trodon uśpi, nawet nam ta zbroja nie pomoże. Trodon to jest najgorsze, co może nam się, co mogło nam się przytrafić. Szybko na te popojarę. Z nim jest o tyle problem, że no widzicie, poszłem z domu spać. Nawet nie mogę gwizdnąć, żeby mnie teraz ta popojara ochroniła. Obym zdążył wstać. Bo na przykład Karno jest dosyć szybki i silny, ale na tyle jest wolny, że możemy uciec. Raptor może nas dognieść do ziemi, ale nie jest specjalnie silny w walce, możemy go włócznią nawet zabić. Ale Trodon, przed Trodonem nam nawet zbroja nie pomoże, bo może nas po prostu uśpić. Jesteśmy wtedy bezbronni absolutnie. O, tu jest ten niedźwiedź. Chciałbym w ogóle sprawdzić, co ja mogę... Czy mogę sprawdzić? Oj, tu jest ten Trodon gdzieś. Wiejemy. Gdzie on jest? Tu jest. Jeszcze moją wydrę zrzuciłem z pleców. Gdzie on jest? Dobra, nie żyje. O, perłowiec go nawet zabił. Dobra. Perłowiec. Ile ty masz HP? 1500 torporu, więc nie jest jak na takie małe stworzenie. Tu jest ten niedźwiedź, czy możemy go zbadać? Nie mogę za bardzo. Gdzie on jest? Tu gdzieś był. No tu łazi przy drzewie. Wolałbym za bardzo blisko do niego nie podchodzić, bo jest dosyć szybki i silny. No. Nie zbada mi go dzisiaj. Na jak dużo mogę sobie pozwolić? No nie mogę, no. O, widzicie, zbada mi go dopiero jak mnie zaatakował. Kurde. Biegnie tu. O, nie żyje. Zbadam sobie go. To przy pomocy tej lupy. Ale widzicie, ta lupa jest bardziej do badania. Pelet, skóra i mięso. Tego, czego się spodziewałem. To widzicie, ta lupa jest bardziej do badania stworzeń nastawionych do nas
ten pasywny, neutralnie, absolutnie, albo pokojowo, bo na przykład do niedźwiedzia się do niej zbliżymy, widzicie, bo nas po prostu zaatakuje. Ewentualnie możemy szybko podwiec, zobaczyć, jakie ma statystyki i wiać. Ten na przykład ma 1800 torporu i 1000 HP. Gallimomunus, zaraz zobaczymy, bo on będzie przed nami uciekał, więc musimy do niego szybko podbiec. 1600 torporu i 480 HP. Spróbujemy jeszcze z tym niedźwiedziem, może nam się uda go zbadać jednak. No, 1900 torporu i 400 HP. Czemu gonisz akurat mnie, frajerze? Puść mnie, zostaw mnie. Oj, szybki jest. No, myślałem, że trafiłem tego mikroraptora. Dobra, musimy go zabić, bo on będzie nam ewidentnie przeszkadzał. Dobra, nie żyje. No i co, spróbuję sobie może jeszcze trochę tych rybek połowić, bo widzę, że ta lupa nie jest koniecznie przydatna, ewentualnie, tak jak mówiłem, przy jakichś niespecjalnie agresywnych stworzeniach. Może jest na przykład coś takiego w przyszłości jak lornetka, dzięki której na przykład możemy badać stworzenia z dużej odległości. To akurat byłoby spoko. Na przykład takie raptory, widzicie? Na przykład chciałbym sobie takiego oswoić, ale nie wiem na przykład ile ma torporu i ile potrzebuje strzałek na takiego, albo który ma poziom. Chociaż w sumie mam lornetkę, to mogę sobie sprawdzić, który ma poziom, no i mogę się domyślić, ile potrzebuje strzałek, ale na przykład ten lornetka pokazywałaby mi to dokładnie. Chyba jest coś takiego jak lornetka, nie wiem w sumie. Złowimy sobie jeszcze parę rybek i chyba kończymy odcinek, bo już troszeczkę pograliśmy, że tak powiem. Widzę, ten Gallimomunus biega. Takiego Gallimomunusa też sobie kiedyś oswoimy, bo jest, widzę, bardzo szybki. Jak na stworzenie lądowe. To jest w sumie najszybsze stworzenie lądowe, jakie istnieje. Może poza mikroraptorem, bo on jest też naprawdę bardzo szybki. Tam widzę, jakiś łazi. To jest mikroraptor, nie? Chyba. Tam po lewo takie malutkie. On już mnie zobaczył? Widzieliście mikroraptor? Mnie z takiej odległości zobaczył. Gdzie on jest? O, on się chyba na martwe ciało rzucił, mam nadzieję. Nie no, no ewidentnie mnie zobaczył. Tylko teraz akurat się martwym ciałem, ja wolałbym go teraz zabić, póki jest zajęty. Nie mogę go trafić, misiem się zajął. Ojdź! No kurde. Dobra. Moja wydroga zabiła. Akurat wydra się przydaje na przykład przy walce z takimi małymi stworzeniami. Kurde, no zobaczył mnie. Naprawdę mikroraptor zobaczył mnie z takiej odległości, no aż dziw. Dobra, złówmy wreszcie tą ostatnią rybę i kończmy, bo już powoli zaczyna to być męczące. Chyba będę musiał znaleźć inne łowisko, albo jakąś sobie na przykład wieżę obronną wybudować na środku jeziora i tam sobie łowić. No, dobra. Spokojnie, w ciszy i spokoju sobie połów. Może coś fajnego wleci. Nie liczę na jakiś tam, kurde, cementik paste czy coś. Po prostu, żeby złowić cokolwiek. Tam jest jakiś zrzut, jest biały, ale przecież po niego nie będę leciał. Ewentualnie po niebieski, bo tu jest widzę po drodze. Wiem, że białe to są chyba te najgorsze, z nich wypadają tak naprawdę te najbardziej podstawowe rzeczy. Na przykład, no nie wiem, śpiwory, może łóżko jakieś. Jakieś struktury ze słomy. Włócznia może jakaś zwyczajna. Takie rzeczy mnie zupełnie nie interesują. Z tego niebieskiego mogę na przykład dostać narkotyk albo jakieś drewniane struktury. To już bardziej. No to już w sumie dużo bardziej, to mi się w sumie przyda nawet. Ale białe są praktycznie bezużyteczne. Mają naprawdę bardzo mało zastosowań, jeśli chodzi o granie na jakimś wyższym poziomie rozgrywki. Znaczy nie poziomie, tylko wyższym stadium rozwoju. Zauważyłem też, że na swoich odcinkach, że bardzo naciska na, wyciskam bardzo duży nacisk kładę na dużą liczbę oswojonych stworzeń, ani jeżeli na rozwój techniczny. Na przykład prądu elektryczności ogólnie jeszcze nie mamy. Tym możemy się już za niedługo zająć. Wiem, że chyba, żeby wytworzyć generator elektryczny, potrzebujemy najpierw wytworzyć fabricator, czyli bardziej złożoną stację, że tak powiem, rzemieślniczą, a ją się zaraz wytwarza O! Ryba jest. Teraz skupienie, żeby nie przerąbać ostatniej ryby. Coś, to jest chyba, no to jest, jak to się nazywa, łosoś,
Ale duży. Kurde. Ja pierdzielę. Kryształy, cementik, paste, żelazo. Patrzcie. Ej, dostałem. Ej, można z nich dostawać blueprinty. Patrzcie, dostałem. Dostałem niebieski blueprint na łuk. Nie pamiętam, jak się nazywa. Chyba strączkowy? Nie, strączkowy. Jakoś się nazywa ten łuk. Bardziej zaawansowany. Widzę, że się go wytwarza dosyć. Jest dosyć drogawy, bo widzę. Polimer wymagamy jeszcze. Polimeru nie mamy. Fioletowe siodło na. Jureman. Nie kojarzę stworzenia. Ej, nie wiedziałem, że można z nich dostać blueprinty. Ej, jeszcze dostaliśmy cementik paste, kryształy. Nieźle, nieźle. Chyba jeszcze peru dostaliśmy, nie wiem. Ale co, to byłoby chyba na tyle z dzisiejszego łowienia. Zauważyłem, że chyba im większą rybę złowimy, tym lepszy lód z niej dropi. Kiedyś jeszcze sobie zrobimy taki typowo odcinek pod łowienie. Jak już na przykład zdobędziemy sobie, zyskam możliwość hodowli pszczół, wtedy będziemy mieli miodek, dzięki któremu naprawdę będzie łatwo już łowić ryby. No i co? To już chyba byłoby na tyle w dzisiejszym odcinku. Połowiliśmy sobie dzisiaj troszeczkę ryb. No tam 4 chyba sztuki złowiliśmy. Ale to i tak jest coś. Przetestowaliśmy sobie lupę, dzięki której możemy sprawdzać statystyki ogólne zwierząt. I to chyba byłoby już tak naprawdę na tyle. Jeszcze wam zaprezentowałem przy okazji, jak pozyskiwać materiały do łowienia ryb. Przynętę. I tak jak powiedziałem, to już chyba będzie na tyle. Polecam też kliknąć w dzwoneczek znajdujący się pod filmem, który umożliwi wam otrzymywanie powiadomień z mojego kanału o najbliższych live'ach, które aktualnie trwają, lub o najnowszych odcinkach, które właśnie znalazły się na kanale. Tak jak mam to zwykle w zwyczaju mówić, mogę powiedzieć już tylko elo elo.